Siemaneczko wszystkim, z tej strony Juken, witam was moi drodzy serdecznie w 43. odcinku zlevelowania całkowicie nowego konta w Fishing Planet. Jak widzicie moi drodzy, mam już 54. level, już dużymi krokami zbliżam się do 55. levelu. W dzisiejszym odcinku moi drodzy, oczywiście jesteśmy na Weeping Willow w Anglii na karpiach i pokażę wam właśnie taką fajną pogodę, łowienie karpia w chmurę. Oczywiście najlepszą pogodą jest dzień. Jak najbardziej w słoneczko. To jest ten 10. dzień, jest idealną pogodą. No ale wiadomo, że bardzo często trafia się taka chmura, czyli tak jak na dniu 9, na którym jesteśmy, czy na dniu 11, z tym takim garbem. I zaraz wam pokażę, jak fajnie to wykorzystać. Oczywiście będziemy, moi drodzy, nęcili, bo nic inaczej na razie robić nie zamierzam. Aczkolwiek być może nagram taki odcinek, w którym pójdę na karpie kompletnie bez nęcenia. Rozkładamy się w tej naszej miejscówce, gdzie zaczynaliśmy w poprzednim odcinku. Kojarzycie zapewne wszyscy tą miejscówkę przy tej skale. Jesteśmy sobie na pomoście. Mam tu dwa markery, które no, sam postawiłem z rekordów złowionych ryb. Bo w poprzednim odcinku, jak widzieliście, no, stąpałem tak po cienkim lodzie, można powiedzieć, i po omacku wszystko robiłem, bo miałem zasadę, że swoje własne markery postawię, od nikogo markerów brać nie chciałem, ani nie chciałem ze swojego poprzedniego konta tych markerów sobie tutaj przesyłać, bo po prostu według mnie jest to bez sensu. Także te dwa markery zaraz wam zresztą pokażę, tylko zarzucę wędki. Metoda wam już znana, pokazywana w poprzednim odcinku, ale też o tym będzie specjalny odcinek o nęceniu. Cztery rzuty do wody, zanęty pod tym, po czym rzucamy wędki. I słuchajcie, będziemy łowili na słodko w chmurę i udowodnię wam, że to naprawdę bardzo fajnie oddaje. Łamiemy stereotypy, czyli kukurydza na przykład sobie tutaj. Fajny nagłus nam zawsze stamtąd się wyłania. Najsłabsza wędka gruntowa, jaka jest na groszek, to ją sobie rzucimy bliżej. I to będzie zawsze dla mnie wędka, którą będę po ostateczności brał. Dwie mocne wędki karpiowe. Tak wiem, zaraz mi ktoś powie, że mówiłem, że się nie opłaca wędek karpiowych tutaj dawać i nadal to podtrzymuję. Więc mamy tylko dwie mocne wędki karpiowe. Dlatego tylko i wyłącznie, że troszkę za blisko rzuciłem, ale już niech będzie. Niech będzie. Tylko i wyłącznie, moi drodzy, mamy dwie wędki karpiowe, że jakby to wam najprościej powiedzieć, no po prostu wędki karpiowe są dlatego, że no, jak myślicie, co wam teraz powiem, co wymyślę? Nie, nic wymyślać nie zamierzam, powiem całą prawdę. Na danym etapie, na którym byłem, po prostu wędki gruntowe były zbyt słabe i dwie karpiówki wydały się sensowne, a poza tym nawet oddały. Już mamy pierwsze branie, zobaczcie. I łowimy sobie na słodko. I zaraz wam zdradzę sekret tego łowienia w chmurę, bo to nie jest tak, jak czas nam się zrobi na godzinę 7, to no pierwszy na zwyklaczek, ale na razie do siatki dodajemy. Do tego banana sobie teraz troszkę dalej rzucimy. I zaraz się przekonacie, moi drodzy, że jak się czas zrobi na 7, czyli mamy tak naprawdę tylko 2 godziny czasu, nęcimy do 6, w tym czasie oczywiście też łowiąc. 7 rano zaczynają się chmury, brania, no, zaczną w pewnym momencie spadać, zobaczycie. Więc jeżeli, to ta metoda, którą wam chcę pokazać, jest po to, że jeżeli wy chcielibyście łowić tylko w słońce, ja też bym chciał. No, ale będąc na tym levelu, na którym jestem, zwyczajnie nie stać mnie, żeby po 5 dni przesuwać, czyli tracić 10 koła tylko po to, żeby sobie w słońce połowić. Więc jeżeli taka chmura nam się trafia, to zawsze możecie przynajmniej, no może nie na full tą siatę zapełnić, ale chociaż 3/4 tej siaty zapełnić. Czyli wyciągnąć z niej tam koło 30 tysięcy kasy chociaż. Mówię chociaż, no bo nie 50, ale chociaż 30, tak? Już jesteście do przodu za to przesunięcie, wiecie, dniówki, a nie tracicie 2000. Więc jest to taka metoda alternatywna, jak chcecie przetrzymać na słońce, a zobaczycie, że naprawdę ona fajnie oddaje. Nie oddaje tak idealnie jak w przypadku słońca, no niestety, ale myślę, że oddaje bez problemu bardzo, bardzo dobrze. I na słodko też jak najbardziej oddaje. Za chwilę to jest oczywiście z opóźnieniem trochę działa, bo tak jak w przypadku słońca zaczynamy nęcić i to już się od razu zaczyna coś dziać,
i od razu nam dzwonią te wszystkie możliwe nasze sygnalizatory, tak? W przypadku, jak widzicie teraz, no widzicie, ewidentnie widzicie, cisza, tak? To jest cisza przed burzą. W przypadku chmury, tej od rana, gdzie jeszcze świeci słońce, no bo tak naprawdę, jakbyście się rozejrzeli, no to świeci słońce, nie ma chmury. Chmura pojawi się o 7. Znaczy nie ma chmury, jakieś tam chmurki są, ale generalnie no jest to słońce, tak? Do tego zmierzam, że chmura pojawi się dopiero o 7, zobaczycie, że to jest chmura, no i zaczyna już się powoli coś dziać. Jak pierdyknie, to jak bomba, po prostu zaraz sami się przekonacie. Także my sobie w tym czasie tą Zanentę jesteśmy w stanie już wrzucać, tam może w międzyczasie coś złowimy. I zaraz się zacznie coś dziać. Ja specjalnie teraz nie wstrzymuję tego nagrania, bo ten odcinek jest tylko i wyłącznie o łowieniu w chmurę i nic więcej w nim nie będzie mówione. Więc jakby nie wstrzymuję też po to, żebyście widzieli, jak to wygląda u mnie w praktyce, jaką Zanentę stosuję. To już tą poprzednią z poprzedniego odcinka. Nic w Zanencie nie zmieniałem. Zresztą odcinek o Zanencie też zrobimy, bo myślę, że tutaj na Weeping Willow na karpiach spędzimy tak do 57, może nawet 8 levelu. I od razu wam mówię, 54 level odblokowuje nam się Wyspa Niebieskich Krabów, ale naprawdę trzeba mieć fajny, mocny sprzęt, więc my poczekamy sobie tak do 57 levelu, może 8, żeby już iść i żeby mieć motorówkę, czyli po prostu teraz zarabiamy hajs. A właśnie dlatego, że zarabiamy hajs, a pewnie medal teraz będzie, no to jak mówię, działa z opóźnieniem, pewnie z 2 medale wlecą i później już będzie konkret. To tak mniej więcej, słuchajcie, działa. Taka kolejność jest jak najbardziej ok. Tą chmurę. No i wracając do tematu, słuchajcie, nie mamy mocnego sprzętu, żeby iść na Wyspę Niebieskich Krabów. To jest naprawdę zajebista mapa, super mapa, polecam. Ale trzeba mieć swoją własną motorówkę, chcę kupić tam najmocniejszą oczywiście, która szybko pływa, bo ta mapa jest duża, tam trzeba się szybko przemieszczać z punktu A do punktu B. Szczególnie, że motorówka jest nam bardzo potrzebna do tej miejscówki, do której chcę was zabrać. Więc my sobie na razie siedzimy na Anglii, tutaj farmimy kasę, farmimy exp przy okazji. A tą metodą właśnie, że oszczędzamy, no to właśnie widzicie, że dlatego nie marnujemy chmury, nie przesuwamy czasu tak, o żeby być stratnym. No niestety, fishing czasem głupieje. No mógłby się namyślić, bo ryba mi bierze. Halo? Halo? I weź się tu nie wkurzaj, nie? Fishing jest niedopracowane, naprawdę, ale wyskoczył. Dobra, udało się uratować tego karpia, ale bym się wkurzył, nie? Jakby mi... Też wam się tak dzieje? Dajcie znać w komentarzach, moi drodzy, czy też macie takie jakieś dziwne sytuację. No i teraz na bananowe kulki coś tutaj, moi drodzy, nam wyskoczyło. Na pewno będzie to 30 kilo, no chyba, że w myśl zasady, która już ostatnio jest normą w każdym odcinku, będzie to jakaś super rybka dla widza. Czy będzie to jakiś rekordowy, tego nie wiemy, ale może tak być, że będzie to rybka dla widza. Pomożemy mu trochę. Ja tak zawsze robię, słuchajcie, jest to o wiele łatwiej, szybciej. Bo jak następne ryby w kolejce czekają, żeby je złowić, to wiecie, trzeba pomóc. No i tak pewnie zaraz przegapię jakieś branie. Jak jest niezdecydowany, żeby wyjść, to trzeba mu pomóc. O i zobaczcie, jak ładnie. Cyk. Ile? 32? 30. Unikatowe. A, bo to zwykły karp. Dobra. Zwykłe karpie unikatowe, one bardzo mocno walczą. O wiele bardziej moim zdaniem walczą, słuchajcie, niż te nagusy, niż te... No, szczególnie niż te nagusy, więc bardzo mocno walczą. Także to musicie się też z tym liczyć, że dosyć mocno walczą. I zobaczcie, mamy 51 kilo w siatce, to nie jest oczywiście żaden jakiś tam rewelacyjny wynik, no bo dopiero zaczyna się coś dziać. Patrzcie, dopiero co wędkę rzuciłem, już się coś dzieje. Nie jestem w stanie tej Zanenty tak naprawdę zdążyć wrzucić, bo cały czas jest akcja. I tylko do 7 macie tu czas. Tylko do 7 rano, bo o 7 rano zacznie się chmura i wtedy... Oczywiście moglibyście zmienić Zanentę na innym spocie i łowić na jakieś robaki, ale generalnie mi się ta chmura nie podoba. Ja nie, o, amurka jakiegoś fajnego mamy. Tutaj właśnie też chyba złowiłem, nie wiem czy tu, czy chyba pod wierzbą. 35 kilo amura, mogę wam markery pokazać. To jest mój rekordowy, jestem w topce. 35 coś kilo amura złowiłem, także piękny wynik, naprawdę piękny wynik.
a z wami w poprzednim odcinku widzieliście 40. Pierwsza padła, 40. Pierwszy odcinek i 40. Lustrzeń chyba padł, także piękny wynik, naprawdę jestem aż... I też gdzieś tam w topce jest, na jakiejś tam dalszej pozycji, ale też w topce się, do topki się załapałem z tym pierwszym karpiem. No teraz ten amur już się nie spodziewam, żeby miał więcej jak 35 kilo. Amury też są waleczne. I moi drodzy, no i oczywiście, jaki jest plan na następne odcinki? No na pewno jeszcze jak będąc na Weeping Willow pokażę wam właśnie idealne łowienie w słońce, idealne łowienie w chmurę, no to właśnie widzicie teraz. Jak to rozegrać tak sprawnie? Jeżeli nie lubicie oczywiście łowić chmurę, no bo zaraz może się ktoś odezwać w komentarzu, kto lubi w tą chmurę łowić. Ja nie lubię takiej chmurnej pogody. Dla mnie ten Fishing Planet to jest rozrywka. Ja tu się chcę zrelaksować, wiecie, zieleń, słoneczko, natura, a nie tam jakieś chmury. Także od razu wam odpowiadam, dlaczego ja zawsze takie pogody neguję. Smutne, szare, ponure. Nie lubię takiej pogody, to jest to, co mnie zawsze, wiecie, odtrąca, więc nie ma po prostu opcji, żebym w chmurę łowił i znalazłem kompromis, bo pewnie jest więcej, o wiele więcej takich osób jak ja, które w tą chmurę łowić po prostu nie lubią. No i coś tu może być duży ten amur, wam powiem szczerze. Jak dla widza to może się okazać, że będzie rekordowy. Coś mocno walczy. Mocno walczy skubaniec. To może być rekordowy. Dla widza to już jest norma. Dlatego skoro dla widza to nie odstawiamy wędki, słuchajcie. To normalnie bym to zrobił, ale się boję, żeby mi nie uciekł. Teraz tak rekin wygląda, nie? No i widzicie, mówiłem, że cisza pod burzą. Cisza przed burzą. Właśnie o tym mówiłem, moi drodzy, że jest cisza przed burzą. Dwie godziny jesteście w stanie wykorzystać dużo do siaty, spokojnie 150-200 kilo siatę zapełnić. Oczywiście zależy wszystko jak łowicie, no niestety te wędki karpiowe, widzicie, nie są za mocne, dlatego mówiłem, że wędki karpiowe będziemy odstawiali. Może jedną sobie zostawię, później będziemy łowili na owoce. Natomiast plan jest taki, 57, może 8 level pójdziemy na wyspę niebieskich krabów. Wcześniej wam jeszcze oczywiście nagram odcinek z łapania tego potwora tutaj na Weeping Willow, będzie to któryś z następnych odcinków. Pokażę wam jeszcze z zanętą, zanętę przetestujemy jeszcze na chmurę inną, ale to mówię raczej na chmurę taką jak teraz. I coś tu mamy. No 32 kilo, 32,7 dla widza, no ale widz zadowolony pewnie, bo powyżej 30 kilo, prawda? Widzu zadowolony z rybki dla widza, czy nie bardzo? Ale ja nie, ja wiecie, ja jeszcze jestem bardziej ambitny i dla widza chciałbym złowić tę chmurę, coś fajniejszego, także myślę, że jakby jakaś 40 wpadła, bym się nie pogniewał, chociaż też nie, to wiecie, to nie jest niestety koncert życzeń, to tak nie wygląda, że ja sobie tu zażyczę i nagle mi 40 wskoczy, nie ma tak dobrze. Także tak wygląda łowienie w chmurę jako kompromis, podkreślam, jako kompromis, ale zwróćcie uwagę, że jakbyście patrzyli na wykres i jest deszcz, deszcz to nie jest chmura, deszcz to jest deszcz, tak? Czyli macie trzy rodzaje pogody. A co z chmurą, jeśli jest ten wykres brań taki na środku, zaraz wam bym musiał pokazać w sumie na mapie, bo to tak nie jest, że wam będę, wiecie, opowiadał. Minutkę, moi drodzy, minutkę, dorzucę te trzy razy tutaj już tą zanętę, żeby mieć spokój z tym. I zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Więc reasumując, metoda, którą wam pokazuję z tą chmurą teraz, to co robimy, jest właśnie tylko i wyłącznie po to, żebyście nie marnowali kasy na przesuwanie dni, ale żebyście tą kasę na maksa, o. Wszystko? Wszystko. No i dobra. Słuchajcie, pogoda. Nie jesteśmy się w stanie cofnąć tam, jak łowiłem. Pierwsza pogoda, którą mamy teraz, to jest właśnie ta chmura, tak? Czyli macie od rana ten szczyt, w granicach godziny 7, jak się ten szczyt robi na maksa, zaczyna się mocno chmurzyć, więc tak myślę do 7:30, 8:00, zaraz się przekonacie, maksymalnie jest sens łowić. Jesteście w stanie w ten sposób bardzo mocno siatkę zapełnić. Na pewno znaleźliby się wielbiciele, którym te chmury już nie przeszkadzają i by sobie na wieczór przesunęli. Swoją drogą nie sprawdzałem, czy wieczorem ta chmura schodzi. Drugi dzień idealny do łowienia, w ogóle perfekcyjny, to jest to cały czas to słońce z tym takim wykresem. I tu macie dwa rodzaje łowienia, to wam powiem w łowieniu w odcinku odnośnie słońca, więc teraz się nie będę rozgadywał. Później jak widzicie dzień 11 to jest dokładna duplikat tego dnia. Dzień 12 to mamy tą chmurę, to jest to, co chciałem wam pokazać.
Dzień 12 to jest chmura, gdzie szczyt, no tak od 11 się zaczyna łowić. Przez ten szczyt, czy 11, czy 12 nawet w południe. Natomiast tutaj wtedy łowicie ewidentnie w chmurę, totalną chmurę, i wtedy no by trzeba troszkę inną zanętę dać i przede wszystkim coś innego na haczyk. No i deszczu tutaj nie widzę, więc wam nie pokażę. No ale generalnie najlepsza pogoda dla mnie to są te dwa cycki, bo od rana ona oddaje. Ten cały tutaj słoneczny dzień też od rana. Znowu tutaj mamy te cycki, także mamy fajne. Ten dzień według mnie jest do przesunięcia. Ja nie lubię, nie chcę tutaj łowić, mimo że tu mamy szczyt, ale tu już będzie tak pochmurno, tak szaro, nie chcę tego. Więc jak widzicie, no tutaj mamy dwa razy tylko powtórkę takiego dnia, więc przypuszczam, że jeżeli no raczej mi zanęta na to nie pozwoli, żeby do dnia 15 zostać. No niestety, słuchajcie, raczej zanęta mi na to nie pozwoli. Ale przy okazji, moi drodzy, wezmę sobie tą słabą wędkę karpiową. Słuchajcie, co zrobimy. Wezmę sobie tą słabą wędkę karpiową, tylko nie mam... A, bo ja... Ajajaj, nie mam zwykłego spławika. Wolałbym na spławik, tak powiem wam szczerze. Chyba, że tu się uda. Haczyki karpiowe. A, da się, dobra, grosze to kosztuje. Wiecie co? Chcę tego hybrydowego karpia spróbować złapać. Chcę spróbować złapać tego hybrydowego karpia F1 i on by musiał mieć jakieś małe haczyki. Wywalimy tam za taką kasę, jaką kupujemy, za, wiecie, to możemy sobie pozwolić na taki zakup. I na tej słabej wędce, to jest naprawdę słaba wędka, która jest w sumie do wyrzucenia, jedynki haczyki sobie weźmiemy. Na kukurydze często mi ten karp brał. Wiadomo, że tu rosówek czy czegoś nie założymy. Ale się przekonacie, możliwe, że on nam gdzieś tu weźmie, może nam leszczyk też wziąć. Bo tylko do misji, słuchajcie, żeby robić tego potwora, do misji nam tylko został ten hybrydowy karp. Jak go złowię, to wam zostawię markera i nagram o tym następny odcinek. Bo mi tu często brał, to jest według... Znam miejscówkę, gdzie łowiłem go, razem tam się łapały chyba jeszcze w międzyczasie liny czy sumy, jak dobrze pamiętam. Mam taką miejscówkę na łowienia tego karpia F1, ale tu myślę, że go też można złowić. Tylko zobaczymy, czy na haczyki jedynki, czy na 1-0. I to zaraz się zastanowimy. Na kukurydze nieraz mi się chwycił. I tutaj też leszcze fajne biorą. Jeżeli byście chcieli po prostu, żeby, wiecie, zrobić eksplorację. Bo muszę mieć teraz na uwadze, szkoda, że nie mogę sobie jakoś tej wędki... Nie, dobra, nie pomylą mi się wędki, bo to jest... mam na obu czerwoną żyłkę, a na niej jest... Ale drifty robi karp. Ładne drifty. Okej. No, także jeszcze coś tam mamy. Nawet jeżeli... O, coś tam... Nie, dobra, to jest druga wędka z kukurydzą czy z groszkiem. Nawet jeśli, słuchajcie, tak naprawdę byśmy tej siatki zapełnili, nie wiem, 150 kilo w tą chmurę, to i tak jesteśmy mega do przodu, jeśli chodzi o kasę. Lepiej, wiecie, 150 kilo na przykład, nie wiem, 20 tysięcy kasy, niż 2000 stracić. I tylko w tym celu wam tą chmurę pokazuję, bo wiem, że wielu nie lubi chmury i robicie tak jak ja, że przesuwacie tylko na słońce. Ja już tego nie robię, że tylko na słońce, bo znalazłem tutaj kompromis. Widzicie, parę unikatów zawsze wskoczy. Także znalazłem kompromis, który mi się bardzo podoba. A swoją drogą... Tylko tą totalną chmurę sobie pomijam, gdzie jest ciemno-szaro. Zresztą zobaczycie zaraz o 7, godzina 7 wleci i się zobaczycie, jak się szaro zrobi. Że będziecie tego świadkami. Teraz nie wiem, czy czasem za małe haczyki nie założyłem. Trochę większe. Ale z drugiej strony, jak ma coś wziąć, to weźmie na kukurydzę. To po słodką, tylko dalej chyba muszę rzucić. Powiem wam szczerze, muszę dalej rzucić na tego hybryda, bo ja tam go pod chwinką bardziej łowiłem. Także jak widzicie, bardzo ładnie nam biorą. Mamy chmurę na słodko, wszystko cytrusowe kulki, banan kulki plus kukurydza groszek i zobaczcie, unikat za unikatem praktycznie nam wlatuje. Także jest to bzdura, że chmurę trzeba na robaki, bo to jeszcze nie jest chmura, tak? Żebyście wiedzieli, że to, co teraz jest, mimo że wam pokazuję chmurę, to nie jest chmura. To jest nadal słońce, słuchajcie. Tam sobie rzucimy, zobaczymy, co się stanie. To jest, moi drodzy, nadal słońce.
Mura się zacznie o godzinie 7. I to jest taka informacja, mówię, moim zdaniem istotna, powtarzam to już trzeci raz w ciągu odcinka pewnie, żeby wam to utrwalić, żebyście o tym pamiętali, że nie musicie, widząc chmurę, maniakalnie przesuwać, nie musicie tej kasy tracić, zobaczcie, możecie też fajną rybę, tą chmurę wyciągnąć. I te, które gdzieś tam mi się pokazują na wykresach, że fajne unikaty złowiłem w chmurę, to są właśnie w tym czasie, gdzie to słoneczko świeci. No może ktoś z was lubi, wiecie, taki depresyjny humor, nastrój, pogodę. Ja dlatego, słuchajcie, zawsze mówiłem, że nie lubię Emeralda, nie wchodziłem, ja w ogóle nawet w tej serii nie byłem ani razu na Emeraldzie, bo to jest najgorsza moim zdaniem mapa. Mnie odrzuca od takiej depresyjnej pogody, wiecie, pochmurnej. To Fishing Planet ma nam dawać relaks, chill, fajne słoneczko, nawet chmurki tutaj, które są na niebie, bardzo ładne. Fajna mapa, wszystko super. Ale jak się chmurzy, to ja nie chcę aż mi się tak na tej mapie siedzieć, jak się zaczyna chmurzyć. Także każdy z was ma oczywiście inaczej, wiadoma sprawa. Ale mnie się zdecydowanie to nie podoba. Także słuchajcie, ja może spauzuję. Jakbym złowił tego hybryda, to wam pokażę. I pokażę wam, jak będzie równo 7 godzina na zegarku. I zobaczycie, jak się nagle zmieni pogoda. I jak się też zmienią brania. Zresztą tutaj też jest chwila takiej ciszy, ale tą ciszą się nie przejmujemy. To po co? Także do 7 tu łowimy i zobaczycie, jaka pogoda będzie o godzinie 7 rano. Jak to się diametralnie nagle zmieni na gorsze. No i że już, skoro już mówimy o łowieniu w chmurę, to myślę, że mogę dla widza się też poświęcić, nawet monetkę poświęcić. Także będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, jakiś komentarz, czy udostępnicie tę serię z levelowania konta swojemu znajomemu, swoim znajomym, którzy się tym interesują. Będzie mi bardzo miło, bo to zawsze pomaga. A ja też dla was, jak widzicie, dla widza poświęcam i mogę przesunąć ten czas na popołudniu, żeby wam jeszcze pokazać, jak wygląda ta chmura na tym drugim szczycie. Czy faktycznie będzie chmura, czy może na wieczór zacznie się rozjaśniać. No i coś fajnego nam na kukurydzy wzięło. Jak widzicie, kukurydza wcale nie jest gorsza. Także elegancko. Ale na razie na tym małym haczyku jest cisza, więc może będę musiał... O, tylko medal. No, ale medal nie jest źle, no. Wiecie, 2600 kasy to nie ma co... Nie ma co tu narzekać, nie? Nie narzekajmy. Źle nie jest. No to tyle, jeśli chodzi tutaj o tą część. Za chwilę się widzimy i wam pokażę, jak przesunę, jak się zmieni pogoda o godzinie 7 rano. Przesuniemy czas na ten drugi garb i zobaczymy, jak będzie wyglądała pogoda na drugim garbie, bo tego nie wiem, nie sprawdzałem nigdy. Zrobię to z wami. Jeśli się okaże, że ta pogoda na wieczór znowu się rozpogadza i znowu się robi fajna, to myślę, że drugą jeszcze zrobimy turę, jeśli chodzi o łowienie i przetestujemy sobie, czy pod wierzbą wieczorem nam będzie coś brało. Także za chwileczkę, moi drodzy kochani, się widzimy. No i kochani, dobijamy do tej godziny 7. Tak naprawdę teraz możecie sami ocenić, czy to, co wam proponuję, ta metoda w łowienie w chmurę przy tej pogodzie się opłaca. Mamy no 143 kg karpia w siatce. Tak naprawdę to jest godzina łowienia, bo przez ostatnie 30 minut czasu gry kompletnie nic się nie działo, no ale ja cierpliwie czekałem po to, żeby właśnie wam to powiedzieć. Więc tutaj też taki protip, jak nagle wam te brania kompletnie przestają działać, no to po prostu już znaczy, że się skończyło. Ale powiedzmy, są to 2 godziny i zobaczcie, co się teraz, moi drodzy, stanie. Godzina 7 i zaczyna się zmieniać pogoda. Wiadomo, to tam około 5 minut trwa i nagle się zrobią chmury. Już zobaczcie, się trochę ściemnia. Widzicie? Zobaczcie, przychodzą już chmury. Chyba stąd. Zobaczcie, cyk, słoneczko zniknęło. I pojawiły się chmury. I w tym momencie oczywiście też by wam coś wzięło na... bo też testowałem przy tej pogodzie. Mi się ta pogoda bardzo nie podoba. Jak jest taka szara, tu jeszcze się zrobi bardziej szaro za chwilę. O, widzicie? Słońce cały czas zachodzi. O, teraz już się robi szaruba. Przy tej pogodzie jak najbardziej też by wam coś wzięło. Moglibyście zmienić na przykład w przypadku na robaki, na skorupiaki. To wszystko mamy w tych kulkach. Ale według mnie takie łowienie już dalej nie ma sensu. Oczywiście jakby nie było, zanęta i ta forma łowienia działa. Tutaj sobie założyłem akurat czerwone robaki, żeby chwycić
hybryda, no ale się nie udało, to hybryda będziemy w następnym odcinku po prostu łapali stricte poradniku. Myślę, to nie będziemy w serii levelowania konta nagrywali tego. Dobra, no i słuchajcie. Przesuńmy czas na godzinę 18 już na totalny szczyt. Jak wygląda pogoda 18? No jest pochmurzone. Jest ewidentnie mocno pochmurzone. Chociaż jest to pogoda akceptowalna, bo trochę na nas słoneczko tu świeci, ale wątpię, żeby w taką pogodę te brania były fajne. Słuchajcie, zresztą zrzymna filozofia, no przesunęliśmy czas, to możemy sobie coś tam rzucić. Ale, znaczy, no generalnie, słuchajcie, na Michigan, na Szczupaka, robiliśmy przecież coś takiego, że właśnie jak były te dwa szczyty, te dwa garby, no to łowiłem od rana do 7, tak? Później przesuwałem na wieczór. I to, jak widzicie, można nawet za darmo zrobić, bo ten czas był odpowiedni. I było wszystko git, tak? I te brania były oczywiście na tym wykresie, ale no tutaj w chmurę nie jestem przekonany. Mogę testowo jeszcze dla widza spróbować, oczywiście tutaj przełożymy. Mogę testowo dla widza, jakby nie było brania, spróbować przełożyć, moi drodzy, na robaki te kulki. Sobie blisko rzucimy tutaj i zobaczymy. No chwilę sobie jeszcze odczekamy, chcę wam po prostu pokazać, czy to ma sens. No i podsumowanie dnia oczywiście wam pokażę, żebyście mogli ocenić, czy ten exp, czy ta kasa, którą zarobimy na tej siatce, się opłaca. Koszty, jakie ponieśliśmy, to było 2000 za przedłużenie doby. No i były zanęty raz użyte, czyli gdzieś na zanęty, no właśnie, teraz ciężko jest policzyć, bo jedną użyliśmy całą, jedną trzecią, a jednej połowę. Więc tak naprawdę musiałbym dokładnie teraz przeliczyć, raczej już na kalkulatorze, ile te zanęty nas kosztowały, ale tak na oko około 3000 w strzele. No może nie, bo tam tu jest drożej na łowisku. 4000. Strzelam 4000 zanęty plus 2000 przedłużenie, czyli 6000 to są koszty. No jeżeli zarabiamy 20000 lub więcej, moim zdaniem to jeszcze ma jakiś tam sens, no bo i tak jesteśmy 14 tysięcy do przodu, a nie tracimy dwóch. No i widzicie, no przesunąłem ten czas. Jest generalnie cisza, mimo że mamy szczyt. No nie, coś tam bierze. O, i to jest dowód najlepszy, moi drodzy. Na słodkim też nam coś może wziąć. Prawdopodobnie będziemy mieli branie na chyba bananie. Jakkolwiek to się rymuje, ale tak wyszło. Branie na bananie, proszę bardzo. Dla widza ostatnia rybka. Bo czas dla widza przesunąłem. Także to tyle, jeśli chodzi o poradnik. Jeszcze coś tam dla was złowię. Jak ktoś chce sobie chwilę popatrzeć, to może. Bo będzie widza na pewno dla rybka ładniejsza. To jest niesatysfakcjonująca. Będzie miło, jak zostawicie łapkę w górę, jakiś komentarz pod filmem, czy udostępnicie tę serię swoim znajomym. I zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, no, o których na pewno będziemy jeszcze zdecydowanie na Weeping Willow. Jeszcze parę odcinków to Weeping Willow będziemy męczyć. A co będzie w tych odcinkach, to się sami przekonacie, tu wam nie spoileruję, jest troszkę tutaj, no jedno mogę wam zaspoilerować, jest plan łowienia w fajną pogodę, w szczycie, bez zanęty, całkowicie bez zanęty i to jest plan na następny odcinek, a między innymi nagram to przy okazji, bo mi się zanęta właśnie skończyła, więc idealny moment, żeby spróbować to nagrać i zobaczyć, czy czasowo to jest, znaczy na pewno będzie to czasowo gorzej wyglądało, ale czy jest to opłacalne, czy jednak lepiej jest nęcić. Takie sobie potem może porównanie zrobimy odnośnie zanęty. Natomiast widzicie, no 13 minut czasu po godzinie 18 od przesunięcia czasu, jeden jakiś tam medal nam wleciał i generalnie to, czy byśmy zmienili na jakieś robaki, czy nie, to tutaj by nic nie zmieniało. No mówię, ta pogoda jeszcze na tyle nie jest depresjonująca, że tutaj na szczęście nam to trochę słońce się przebija. Nie jest tak szaro i ponuro, jak na tym śmiesznym emeraldzie. No ale generalnie, jak widzicie, o. Jak widzicie, brania słabe. Także ja, jeżeli coś robię, i tak będę robił. Ty oceń sam, możesz napisać w komentarzach, jak się tobie ta metoda podoba i czy będziesz tak próbować. Ja w każdym razie będę tak robił, że od rana do 7 będę starał się tą siatkę dobijać. I tu naprawdę różne mogą być wyniki. Teraz mamy 156 kg ryb, a zdarzało mi się mieć i po 200 kilo ryby na taką siatkę, także wiecie, to różnie, naprawdę różnie to wygląda. Więc podsumowując, to jest ta pogoda w dzień, no ta, mówię,
bez problemu od 11 czy 12 wtedy pod wierzbą możesz łowić. Ta zanęta, którą stworzyłem, ona również oddaje w taką chmurę, bo mimo, że to jest zanęta na słodko, ona w chmurę oddaje, ale wtedy lepiej mimo wszystko założyć na te karpiówki, jakieś robaki. Co my tu mamy w ekwipunku, powiem ci, co zakładałem, to będziesz wiedzieć. Skorup jaki mam, które chyba używałem, no i robaki, na pewno robaki, bo jest ich mało. I orzech tygrys też testowałem, czyli te trzy, bo tak generalnie z tych, które testowałem, to na słońcu i na tej chmurze, którą widziałeś od rana, no to był głównie banan i cytrusowe kulki, i pływające, i tonące, bo na tonących o dziwo złapałem swój rekord. Jeszcze nie zakładałem, jak widzisz, śliwki i truskawki, mamy ich jeszcze całkiem sporo. No może jedna truskawka gdzieś tam była zakładana, ale generalnie tutaj chyba ta, nie? Tonąca. Ale jak widzisz, no tutaj jest to nieruszone w ogóle. Korupiaki chyba raz założyłem. Bardzo dużo robaków i na nią fajnie oddaje. Orzech tygrys fajnie oddaje, jeśli chodzi o właśnie taką chmurę. I ta zanęta też oddaje w chmurę. Oczywiście będziemy ją zmieniali. Ja ci podam zanętę na chmurę, zanętę na słońce w następnym odcinku. Na pewno takie coś też się, moi drodzy, pojawi. Ale fajnie ten pasek idzie, bo zobaczcie, zaczynaliśmy. Był 54 level, było tak ten, to już mamy w połowie, czyli jeszcze z dwie siatki, myślę, zapełnię na maksa i jest już 55 level, więc całkiem możliwe, że w następnym odcinku, jak się zobaczymy, to już będzie, moi drodzy, 55 level i pewnie będziemy nadal jakieś tam zakupy robili. Chodzi przede wszystkim o siatkę, bo na siatkę najbardziej czekam. Z motorówką jeszcze zbieramy kasę, zresztą tutaj akurat nam motorówka potrzebna nie jest. No to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. W takim razie miłego wieczoru, dnia czy nocy, kiedykolwiek to oglądasz. Trzymaj się. Do następnego odcinka. Cześć.